Coś czujecie? Nie. Zastanawiam się, jak se dojechać, bo możemy wjechać na tamtą drogę. No tu możemy sobie przejechać naokoło i tą ścieżką i tam do świateł pojechać i tam se machnąć, co nie? Czemu ona nie przytykła? No i dobra. No. Tam nie ma jak się wtoczyć. Trzeba się chyba wrócić pod to, co nie? Tu wtoczysz tą górką. Wiesz? No. Tak. Musi woda musiała tu nieźle gryźć to. Też mi się tak momentami wydawało, że coś tak spadało, no. Takie pojedyncze. O! No. Głośny, ale tory równe chociaż. Nie było żadne łup, co nie? Da się, myślisz, tu na tym przejściu? Da się, przejdźmy se na tym przejściu na drugą stronę, dobra? No, dawaj, możemy wjeżdżać, zobaczmy. Ale ciemno. Jak w łebie ten kawałek, co nie? Ale tu ścieżek? No, nie wiadomo, gdzie jest. No. To jest jakiś znany. No. Biegaj z radiem. Jakieś stare znaki, imprezy były, nikt nie zdjął. Patrzcie, wiórka. Ojejku, faktycznie, ale fajna. Siedzi sobie. Ale fajna. No, taka świtka. Świta się. Wydaje mi się, że kiedyś też tu biegałem. Raz czy dwa razy. I tu jest chyba wejście na tą ścieżkę, tak. No tak, tu jest na tą ścieżkę, co koło basenu tam idzie, wiesz? I później do mostu. Na Kozanów to idzie. O, to fajna ścieżka. O, nie wiedziałem, że tu chodnik. Jedziemy tam? No. Kawałek tamtą stronę? Dawaj, możemy tutaj nawet tak pojechać. Teoretycznie, tu chodziłem kiedyś, wiesz, byłem tutaj po tych, koło tych działek. Tym się dojedzie do Kozanowa. Ło, zapory przeciwczołgowe. Polewinowe.
prawie żeśmy już dojechali. Żeśmy dojechali do tego, no ale mi pojechać pomieszczać. No? Ale dziwnie, już tak jest lepsze. No. Jest chyba karteczka, że prywatny. No, remoncik był. Nie, to nie, że prywatny. Nie jest prywatny. To był. No, czyli tutaj są po prostu tak robione. Przejechaliśmy 7 km, więc powoli trzeba myśleć, żeby wracać. Bo nie mam pewności co do maksymalnego zasięgu. No. Musieli go postawić, musieli go jakoś tak. No. Pewnie śmietnik był i dopiero ustawili. Aha. Bardzo dobry mnie. Też tak myślimy. Kurwa, no nie mogą nas ominąć. Tak. Zwłaszcza rowerzyści. I tak staną w babku. Mogą stanąć i śmierć. Ojoj. Trochę chyba stoją tutaj. No, trochę tu stoją. Wow. Nie wiem, na terenie działek chyba. Mhm. Ale strasznie flakier na terenie zrobił. Zszedł już tak. Tak zmuszczył się całkiem, jakby nie wiem, ktoś drapał to szczotką prawie, że... Aha, wow. Fajny. Mhm. Bardzo, no. No, kontenera tego jeszcze nie zabrali. Długo. Chyba nic ciekawego. Jest włącznik. A dzwonek chyba tam pod spód gdzieś wypadł. Mhm. Musimy takie coś wziąć Marcinowi, bo on lubi takie. A, tu są jeszcze. O, świeczki tu są. No jaki fotel poleciał? Czyżby to był jeszcze. Nie wiem. Kowot? Kwas solny? Nie wiem. Patrz. O, korki. Liczniki. Tyczka taka starego typu. To są te szczotki do jakiegoś odkurzacza chyba. Czekaj, sobie coś wezmę stąd. Włosy są te do tego. Aha, kuły. Patrz jakie krzesła poleciały i no. Fotele starego typu, patrz. Tam jest chyba wpadł do wody reszta tego dzwonka, widzisz? Nie? No, tak mi się pudło wydaje. Możesz dać na przykład. Weź mi to pudełko jakąś właśnie. Kurwa, no i chuj. No i chuj. Ej, no mogłem to sięgnąć. Nie w dupie to już mam teraz. Nie wpadło do wody. Co? Nie wpadło do wody. Wpadło. Nie, oparło się na dzwonku.